Zapraszam pastora Pawła do podzielenia się słowem. Bardzo dziękuję, Artur. Fajnie Artur prowadzi, prawda? Super. Brawo dla Artura. Słuchajcie, dla niektórych z nas to jest w ogóle teraz dzisiejszy dzień, to takie też dzień szczęśliwy. Post się kończy. Hallelujah! Niektórzy wiem, że ostro 21 dni tylko o wodzie. Gratulacje dla tych wojowników wiary, jak i również gratulacje dla tych, którzy o warzywkach te 21 dni przeżyli, bo są też tacy. Także gratulacje dla tych obydwu grup. No i oczywiście dla trzeciej, która nie wiem, co tam sobie wymyśliła, ale też wam gratuluję, że coś tam sobie zrobiliście w ramach postu, nie wiem, nie jedzenie słodyczy, czy jakaś tam inna rzecz. Ale wierzę, że taki post zawsze wnosi przełom do naszego życia osobistego, też przełom do życia Kościoła i wtedy możemy spodziewać się wiele dobrych rzeczy. Bóg zalecił w ogóle post dla nas, żebyśmy się mogli zbliżyć do Boga. Czasami post też powoduje, że pewne modlitwy są wysłuchiwane. W Piśmie Świętym jest napisane, że niektóre na przykład demony wychodzą na podstawie postu i modlitwy. Wobec tego czasami, jeżeli masz jakiś problem demoniczny, proponuję ci może nie chodzić po ludziach, żeby tam swoje święte łapki na twoje głowy położyli, ale może warto samemu popościć i uwolnić się od tego dziadostwa, które cię zniewala. Wobec tego jest to przełom dla wielu i cieszę się, że my co roku bierzemy udział w tym poście. Tak jak mówię, niektórzy 21 dni o wodzie, niektórzy 21 dni o warzywkach, tak zwany post Daniela. Także to jest dobre. To jest dobre. Chciałbym się właśnie teraz króciutko pomodlić w związku z tym. Ojcze, ja ci dziękuję za ten czas, 21 dni postu. Panie, dziękuję ci za to, że nasze modlitwy zostały wysłuchane. Dziękuję ci, Boże, za to, że przełomy w naszym życiu nastąpiły. I Ojcze, dziękuję ci, że będziemy widzieli też te rzeczy w przyszłości, te przełomy związane z modlitwami w przyszłości. Ale przede wszystkim nad te wysłuchiwane modlitwy, ja Panie, dziękuję ci przede wszystkim, że zbliżyliśmy się do ciebie. Ojcze, dziękuję ci, że to w tym wszystkim jest najpiękniejsze. Że mogliśmy Cię doświadczać, że mogliśmy studiować Słowo Boże, czytając Pismo Święte, a Ty mówiłeś do nas też przez Słowo, które jest zapisane w Piśmie Świętym. I dziękuję Ci za to wszystko, co zrobiłeś pośród nas podczas tego postu. W imieniu Jezusa. Amen. A dzisiaj chcę mówić na temat modlitwy o uzdrowienie, bo jak wiecie, w naszym Kościele mówi się o tym dosyć dużo i praktykuje się co niedzielę, ale nie tylko co niedzielę, bo również w środy modlimy się w namiocie modlitwą uzdrowienia, ale też niektórzy spośród nas, tak jak słyszeliśmy dzisiaj świadectwo, historię Irka. Irek prowokuje takie sytuacje. Ostatnio ktoś mnie pytał o to, jak to jest, że tyle różnych cudów, uzdrowień widzicie i tak dalej. Ja mówię, no bo my prowokujemy sytuację, my jesteśmy takimi ludźmi zamieszek, prowokacji, więc jeśli chcesz być takim chrześcijańskim prowederem i widzieć te wszystkie rzeczy, no to zachęcam cię, zrób ten krok, a będziesz widział to więcej, bo jeżeli czekasz, że Pan Bóg zrobi to za ciebie, a nie wymaga to twojej wiary, no to się rozminiesz z tym, co Pan Bóg rzeczywiście chce zrobić w twoim życiu. A więc Biblia mówi wyraźnie w liście Jakuba, że wiara bez uczynków jest martwa. I nie wiem dlaczego wielu ludzi zostało oczarowanych wręcz takim sposobem myślenia. Jest to zwiedzenie. Myślę, że część z nurtu kalwinistycznego przesiąkło do kościołów ewangelicznych i dlatego w tych nurtach ewangelicznych powiedzmy połowa ludzi myśli w takich kategoriach Boże, Ty wiesz, tak? Boże, Ty zrób. Jak Twoja jest taka wola, to się to wydarzy. I to jest zwiedzenie. Nie wydarzy się.
Czasami się wydarza, bo Bóg jest suwerenny i może zrobić rzeczy, ale to są wyjątki. A Bóg ustanowił w Piśmie Świętym normy. I normą jest ćwiczenie, normą jest praktykowanie, normą jest w tym ćwiczeniu praktykowanie modlitwę o ludzi, czyli to, co nazwałem troszeczkę żartobliwie prowokacją czy zamieszkami. To słowo zamieszki czy prowokacja nie jest jakimś strasznym słowem, no bo wiecie, jak czytamy Dzieje Apostolskie, kiedy apostoł Paweł głosił w Efezie, no to spowodował poważne zamieszki. Tam całe miasto zebrało się i zaczęło krzyczeć, że wielka jest Artemida Efeska. I były poważne zamieszki. Paweł miał przechlapane w Efezie. I wystarczy, że sobie to przeczytacie. Wobec tego, gdziekolwiek apostołowie szli, to często prowokowali sytuacje, które powodowały zamieszanie w całym mieście. Wyobraźcie sobie, gdybyśmy coś tutaj takiego zrobili spektakularnego w Warszawie i nagle są manifestacje w całej Warszawie z powodu tego, że w kościele Genesis coś tam robią albo jacyś chrześcijanie coś tam robią na ulicach miast i z tego powodu są zamieszki. Wobec tego, ale Pan Bóg nas do tego powołał, amen. Pan Bóg powiedział, Pan Jezus powiedział, że jeżeli głosić Ewangelię będziecie, to z tego powodu problemy też mieć będziecie, mówiąc krótko. Na końcu powiem może świadectwa, historię z uzdrowienia, które towarzyszyły nam, głosząc Ewangelię, gdy głosiliśmy Ewangelię z Leszkiem Korzenieckim, towarzyszyły nam naszemu głoszeniu znaki i cuda przez cały ten tydzień. W sobotę byłem w Lublinie, to akurat dzieliłem się perspektywą proroczą w kościele Armii Dzieci. Później niedziela u nas Genesis, poniedziałek w kościele Jezusa Chrystusa, też w Warszawie, wtorek Łódź, środa Poznań, czwartek Toruń. W tych miastach głosiliśmy Ewangelię i widzieliśmy, zależy od frekwencji, od kilkunastu do kilkudziesięciu uzdrowień na jednym spotkaniu. Więc to było bardzo ciekawe doświadczenie. I później się tymi historiami podzielę na koniec i będziemy się mogli modlić o was, o wasze potrzeby, jeśli macie i wierzę, że Pan Bóg będzie w tym działał. No ale zanim przejdziemy do tych historii, chciałbym się podzielić słowem, które w tej perspektywie proroczej na 2024 i nie tylko, i dać wam zachętę do tego, żebyście mogli iść głosić Ewangelię i działać w Bożym Duchu. Amen. W Dziejach Apostolskich możecie sobie otworzyć Dzieje Apostolskie, już wam powiem, sobie zaznaczyłem, 9:15. Pan jednak powiedział do niego, czyli do apostoła Pawła, idź, gdyż ten człowiek, przepraszam, nie do apostoła Pawła, tylko do tego, którego Ananiasza, którego wysłał do apostoła Pawła. Pan jednak powiedział do niego, idź, gdyż ten człowiek jest moim wybranym naczyniem. On zaniesie moje imię przed pogan, królów i synów Izraela. Ja sam pokażę mu, ile będzie musiał wycierpieć dla mojego imienia. Ananiasz idzie posłany przez Boga, on się wzbrania, ponieważ wiedział, że apostoł Paweł wcześniej, zanim miał na imię Paweł, to był Szaweł i on był żołnierzem rzymskim. Miał obywatelstwo izraelskie, urodził się jako Żyd, ale zarazem miał obywatelstwo rzymskie i współpracował z faryzeuszami, ale również był żołnierzem rzymskim, który wprowadzał porządek na terenie okupowanym. Więc kiedy dowiedział się, Żydzi tym bardziej jeszcze go używali do tego, żeby tą nową sektę chrześcijan likwidować i niszczyć. I apostoł Paweł na dekretach rzymskich miał glejt do tego i jeździł i wywlekał, jak jest w Biblii napisane, kobiety, dzieci z ich domów. Widzimy też apostoła Pawła, który jest kamienowany, to znaczy zgodził się, tak wydał pozwolenie na ukamienowanie Szczepana i znamy tą scenę, w której Szczepan ma wizję, widzi Jezusa Chrystusa stojącego w niebie
i mówi, że oddaje swojego ducha w ręce Jezusa, w ręce Boga. I apostoł Paweł jako żołnierz rzymski i faryzeuszów, jak o tym mówi, on gorliwie pałał nienawiścią do chrześcijan i chciał, żeby najlepiej wszystkich zabić, zlikwidować. I dlatego ten Ananiasz, który miał wizję od Boga, aby pójść do Pawła, wzbraniał się, no bo wiedział, że może to grozić śmiercią. Ale jednak Bóg go skutecznie przekonał i poszedł ten Ananiasz do Pawła, położył na niego ręce i Paweł odzyskał wzrok, a wiemy, że go stracił w momencie, kiedy miał wizję Jezusa i oślepł z tego powodu, bo mówi, że kiedy zobaczył Jezusa, jest to opisane w Dziejach Apostolskich i to był powód, to był moment, w którym on się nawrócił, to widział Jezusa i chwałę, jego blask, mówi, że mocniejsze niż słońce. Tak? Naukowo jest udowodnione, że jak będziesz patrzył długo w słońce, to możesz oślepnąć. On widział chwałę Chrystusa i z tego powodu oślepł. I to jest ciekawe, że Bóg sobie go wybrał. Tak? Tu jest nawet napisane, on zaniesie imię moje do pogan i królów i do synów Izraela, bo wybrałem sobie tego człowieka jako narzędzie. Apostoł Paweł później w liście do Koryntian mówi taką bardzo mądrą rzecz. Mówi, ja sam modlę się o to, aby wasza wiara opierała się na mocy Bożej, a nie na Słowie Bożym. Ciekawe, takie kontrowersyjne stwierdzenie apostoła Pawła. Dlaczego mówi o Bożej mocy? Bo mówi, że Boża moc, kiedy objawia ci się, a to jest wolą Bożą, żeby się objawiła Boża moc. Nawet Bożą wolą jest to, aby ci się objawiła, aby się ona objawiała w każdym głoszeniu Ewangelii. Dlaczego? Ponieważ Jezus Chrystus głosił tak zwaną Ewangelię zbawienia, ale zwróćmy uwagę, że Jezus Chrystus kładł nacisk bardziej na Ewangelię Królestwa. A Ewangelia Królestwa to jest moc. Jest napisane, że Boże Królestwo opiera się na mocy, a nie na słowie. Dlatego czasami ludzie nawet w kościołach takich różnych i protestanckich, i katolickich mają głowę pełne teologii, a nigdy nie mieli spotkania z żywym Bogiem, nigdy nie mieli doświadczenia z mocą. Dlatego też nawet niektórzy rodząc się w chrześcijańskich rodzinach tracą swoją wiarę. Wiecie dlaczego? Bo są zamęczeni moralnością, którą ich rodzice chcą na nich włożyć. I ta moralność jest dobra, ale ono często funkcjonuje jak prawo, które prowokuje na przykład takie dzieci z rodzin wierzących do robienia czegoś złego. Bo Biblia mówi, że prawo wręcz mimo tego, że jest dobre i jest od Boga, to prawo prowokuje ciebie do robienia złego. Odwrotnie. Nawet jest takie polskie powiedzenie, że owoc zakazany bardziej smakuje. I ludzie często chcą te rzeczy robić. Przykład. Wyobraźcie sobie chłopców, którzy grają w piłkę nożną, grają na jakimś osiedlu i są okna. I oni sobie grają, jest okej. Okay. Grają tydzień w piłkę i wszystko jest okej, okay, nie ma żadnego problemu. Ale ktoś z gorliwych lokatorów, mieszkańców tego osiedla stwierdził, że to tak nie może być, że chłopaki grają w piłkę nożną pod oknami. Przecież jest do tego boisko specjalne, a tutaj oni kopną piłką i co, szybę zbiją? To tak nie może być. I wyobraźcie sobie, że oni grali przez tydzień w piłkę i nie było żadnego problemu. Ale ktoś z tych sąsiadów zrobił napis i przykleił go do muru, tam gdzieś właśnie, gdzie oni grali w piłkę, zakaz grania piłką tutaj, w tym miejscu, bo grozi wybiciem okna. Jak myślicie, jak długo trzeba czekać, żeby to okno było wybite? Myślę, że z godzinę, nie więcej. Bzdręk i szyba poszła. I ten przykład pokazuje, jak działa prawo. I mamy prawo, w którym jest 10 przykazań, dekalog, i my wszyscy mówimy, że ten dekalog jest dobry, ale jak wielu ten zakazany owoc kusi do tego, żeby złamać to prawo. I dlaczego tak jest? Ponieważ Słowo Boże mówi, że mamy skażoną naturę i nawet apostoł Paweł jako wierzący człowiek, który ma Ducha Świętego w sobie, jest to zapisane w liście do Rzymian 7 rozdziale, mówi o tym, że on walczy w swoim ciele. Jego umysł przylega do Słowa Bożego, ale jego wola często chce odbiegać od Słowa Bożego. Idzie, ciągnie go w drugą stronę, do tego złego. I apostoł Paweł mówi, potem się orientuje, że w członkach moich mieszka zło. Myślę o tym, co dobre, ale zawsze robię to, co złe.
I pewnie jak tutaj siedzicie na sali, to wszyscy macie takie doświadczenie, empiryczne doświadczenie, czyli dowód naukowy. Że myślimy często o tym, co dobre, a robimy to, co złe. Dlatego w Biblii też jest napisane o tym, że Bóg prorokuje przez swoich proroków, że moje prawo zapisze w ich sercach. I kiedy się to dzieje, kiedy zapisane to prawo jest zapisane w naszych sercach? W momencie, kiedy Duch Święty wstąpi do twojego wnętrza. Wtedy jest też napisane, że Duch Święty staje się obrzeską w naszym sercu. I nie wiem jak wy, ale kiedy Duch Święty mnie dotknął, ja na przykład zostałem uwolniony od narkotyków, alkoholu, papierosów w ponadnaturalny sposób, na pstryknięcie palcami. I żyłem w takiej totalnej wolności przez 3 miesiące, nie starając się o pewne w ogóle rzeczy. Miałem wstręt do tych wszystkich rzeczy, do papierosów miałem totalny wstręt, a kochałem palić papierosy. Czy to oznacza, że w takim stanie byłem cały czas? Nie, po jakimś czasie wracały pokusy. Tylko jaką miałem przewagę? Przewagę miałem taką, że ja już tego nie chciałem i we mnie była siła do tego, żeby się temu sprzeciwiać. Amen? Ten, kto nie ma Ducha Bożego w sobie, nie ma takiej przewagi, bo musi walczyć o własnych siłach. I często te prawa, które nam mówią o tym, żebyśmy się zachowali dobrze, moralnie żyli i tak dalej, one nie działają w naszym życiu. My wręcz przewrotnie, buntowniczo podchodzimy do tych rzeczy. A często jeszcze jak mamy zranienia w swoim sercu, to traktujemy to jako alibi, żeby, no właśnie ja jestem taki pokrzywdzony przez moich rodziców, jestem pokrzywdzony przez mojego pracodawcę, jestem pokrzywdzony przez życie, jestem pokrzywdzony przez Kościół i tak dalej, i tak dalej. I często w tej naturze naszej starej mamy alibi, czy mamy też pretekst do tego, że robi złe rzeczy. Po prostu stara natura zawsze użyje wszystkiego do tego, żeby się odwrócić od słowa. Ale to taka dygresja. Trochę wjechałem w dygresję, ale to jest ważne po to, żebyśmy zrozumieli, jak ważne jest mieć relację z Duchem Świętym, żeby mieć siłę wewnętrzną do tego, żeby pokonywać te wszystkie rzeczy, które na nas oddziaływują, te negatywne rzeczy. Dlatego apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi, sprawy ciała duchem ujarzmiajcie. Na przykład a propos tego postu. Kiedy pościmy, ograniczamy wpływ naszego ciała, a pozwalamy Duchowi Świętemu wpływać mocniej. Oczywiście to nie jest jedyny sposób, bo byśmy przegrali na tym świecie, gdybyśmy mieli tylko pościć, tak, bo to byłaby jedyna przewaga. Ale to jest jeden z sposobów. Używamy modlitwy w językach, mamy dar Ducha Świętego języki, mamy przede wszystkim Słowo Boże, to jest podstawa. Słowo Boże, kiedy się nim karmimy, kiedy mamy społeczność z Bogiem w modlitwie, to wtedy twój duch jest mocniejszy i wtedy, kiedy masz pokusy i ataki, to będziesz mógł temu rzeczom się sprzeciwić. Jeżeli nie masz społeczności ze Słowem, czyli z Chrystusem, nie masz społeczności w modlitwie, to dlaczego się dziwisz, że grzeszysz? Ja się nie dziwię, że grzeszysz. I wręcz się męczysz. Dlaczego? Bo masz krytyka wewnętrznego, sumienie, które cię oskarża za to, że jesteś po prostu no, słaby, jesteś flakiem duchowym, jesteś człowiekiem, który wciąż przegrywa i nie może sobie z tym poradzić. No ale nie możesz sobie z tym poradzić, bo jesteś duchowo słaby. Dlatego Biblia mówi, bądź mocny duchowo, a wtedy sprawy ciała będziesz ujarzmiał, nie będziesz myślał o głupotach. Wybór należy do ciebie. Więc mamy być aktywni. Zacząłem od tego nurtu kalwinistycznego, który wprowadził do myślenia wielu chrześcijan takie myślenie, że Bóg wie. Tak? Jest w psalmie napisane, że jeden z psalmów jest napisane, że zanim nasza modlitwa wyjdzie z naszych ust, to już Bóg wie, o co się modlić będziemy. I Kalwini wpadli na pomysł, że skoro tak jest napisane, no to nie ma sensu tam za bardzo walczyć w modlitwach i działać, bo Bóg wie, nie? Więc ja się z moimi znajomymi kiedyś śmiałem niektórych wierzących modlitwy tak wyglądają. Ale Bóg pragnie, żebyś ty był aktywny i żebyś wierzył, żebyś działał. Charles Finney, jeden z takich przebudzeniowców, on działał w XVII-XVIII wiek, tam też w tamtym momencie, niektórzy z was znają tego człowieka, ci, którzy coś tam historii Kościoła czytali, John Wesley, też bardzo taka ciekawa postać, oni wszyscy powtarzali taką mądrą rzecz. Powiedzieli po swoich doświadczeniach życiowych, posługiwaniu Bogu i ludziom, powiedzieć coś takiego. Wygląda na to, że prawdopodobnie Bóg nic nie robi, jeśli wierzący się nie będą modlili. To tak mniej więcej ja to sparafrazowałem. Ciekawe stwierdzenie tych przebudzeniowców, którzy przez lata swoich doświadczeń
A John Wesley, który rozpoczął jedną z denominacji, ruch metodystyczny, był niesamowicie łebski gość. On napisał mnóstwo książek. Ja się zastanawiałem, kiedy on miał czas napisane książek, bo facet non-stop jeździł na swoim koniku i modlił się o ludzi, o uzdrowienia. Boża moc się przejawiała, że ludzie, wiecie, mieli masowo spoczynki w Duchu Świętym. Nawet napisali kiedyś takie ulotki na niektórych jego spotkaniach, że nie wchodźcie na drzewo, bo grozi upadkiem, bo ludzie po prostu mieli takie dziwne doświadczenia. Dzisiaj też to widzimy, kiedy się modlimy o ludzi. No i to był naprawdę tytan pracy. To był człowiek, który niesamowicie głosił Ewangelię i widział mnóstwo uzdrowień Bożego działania. Więc jeśli on czy Charles Finney mówili takie rzeczy, to warto je rozważyć. Ale w Piśmie Świętym są też podobne rzeczy napisane. Napisane są, żebyśmy się modlili, żeby się rzeczy działy. Jest napisane, jeśli się nie modlicie, to nie macie. Dlaczego oczekujecie, że się coś stanie, skoro się o to nie modlicie? My nie mamy zagwarantowanego czasu, kiedy będzie odpowiedź na modlitwę. Amen? To jest kolejna w sumie dygresja, w którą wszedłem, ale jest to ważne. Widzicie, Eliasza, jest napisane o Eliaszu. To był jeden z bohaterów wiary ze Starego Testamentu. Eliasz dokonywał niesamowitych cudów. To był pierwszy człowiek, który wskrzesił z martwych. Innego. Pan Jezus później to robił nagminnie i uczniowie. To był człowiek, który potrafił ogień z nieba ściągnąć. No, przedziwny facet. Przedziwny gość. Ale chodził w mocy. I jest opisane o tym, że Eliasz był takim samym człowiekiem jak my dzisiaj. On niczym się nie różni od nas. I jest napisane, że on się usilnie modlił, żeby nie było deszczu, nie było deszczu. A później, kiedy się usilnie modlił, to ten deszcz spadł. Eliasz miał przez wiarę władzę nad nawet przyrodą, bo miał relację z Bogiem i on po prostu miał wpływ konkretny na wiele rzeczywistości. Mogę powiedzieć śmiało, że Eliasz jest odbiciem Ewangelii Królestwa. Eliasz nie tylko głosi Ewangelię o zbawieniu, ale Eliasz mówi Ewangelię Królestwa, która ma wpływ na rzeczywistość wokół niego. Ale do tego jest potrzebna moc. Więc bądź jak Eliasz, który nie mówił, Boże, Ty wiesz i rzeczy się miały same wydarzyć, ale bądź prowokatorem, bądź tym, który strzyna zamieszki w pozytywny sposób, głosząc Ewangelię, a nie być gościem, który czeka, jak to się mówi, na tureckim kazaniu i myśli, że mu manna z nieba spadnie. Wiesz, ona może spaść, ona się może nawet w naszym zgromadzeniu pojawić, ale to jest suwerenne Boże działanie, jeśli Bóg będzie chciał. A zróbmy to, co należy do nas. Więc perspektywa prorocza na 2024 jest taka, głośmy Ewangelię. Bóg cały czas mówi o tym, żeby głosić Ewangelię. Ale ja wierzę bardzo głęboko, że 2024, 2025 i dalej, to się niewiele pewnie będzie zmieniało, on daje takie sezony, w których naciska bardziej na głoszenie Ewangelii. Oczywistym jest, kiedy czytasz w Biblii, że jeżeli jesteś wierzący, to masz głosić Ewangelię. Ale są takie sezony, w których Pan Bóg przypomina Kościołowi, bo Kościół czasami staje się taki po prostu letni albo uśpiony i nie głoszą Ewangelię. Dlaczego? Bo są zmęczeni, bo mają swoje problemy w życiu i po co się wychylać dalej i męczyć się jeszcze, narażać się, żeby ci ktoś powiedział, że jesteś głupi, bo wierzysz w Jezusa, albo ktoś ci przywali w zęby z powodu tego, że głosisz Jezusa, tak? Albo po prostu, no nie wiem, pada deszcz, po co ci wyjść, bo lepiej w kapciach posiedzieć i pooglądać telewizję. Więc ludzie sobie znajdują różne wymówki po to, żeby głosić Ewangelię. I są całe społeczności owładnięte takim sposobem myślenia i nie robią kroków wiary do tego, żeby głosić Ewangelię i przyprowadzać innych. Ale chcę wam powiedzieć, że Bóg naciska na to, żeby głosić Ewangelię. I mi się przypomina, myślę, że Pan Bóg mi to przypomina, ten sen, który miałem przed wieloma laty. Miałem sen, w którym siedziałem w miejscu, gdy myśmy się modlili, jeszcze gdy mieszkałem w Rzeszowie, w moim rodzinnym mieście. A ja byłem wtedy w kościele domowym i pamiętam, że wynajmowaliśmy takie mieszkanie
I siedziałem w tym śnie w tym mieszkaniu. My zwykle modliliśmy się jak kwakrzy, śmieję się, że modliliśmy się jak kwakrzy i czekaliśmy na Boże poruszenie, żeby Duch Święty stąpił na nas i działał. Śmieję się, że kwakrzy, bo kiedy Duch Święty... Kwakry to znaczy trzęsący się. I oni często siedzieli i czekali na Bożą obecność i rozeznawali ją wtedy, że Pan Bóg jest, jak ludzie trzęśli się pod Bożą obecnością. I oni po prostu... I ruch taki kwakrów po prostu powstał. Dzisiaj on nie ma nic wspólnego z tym ruchem przebudzeniowym. To tylko historycznie tam przypominają sobie o tym, że czekali na poruszenie ducha. Ale to jest bardzo mądre. Mimo tego, że można sobie z tego pożartować, to jest bardzo mądre, że oni byli ludźmi, którzy są wyczuleni na działanie Ducha Świętego i go oczekiwali. No ja w tym śnie siedziałem sobie po turecku, jak ten w cudzysłowie kwakr. I siedzieliśmy tam z innymi wierzącymi ludźmi. Siedział po mojej lewej stronie starszy tego kościoła. I patrząc przez okno, a to był dzień, widziałem wiszące drzwi w przestrzeni kosmicznej, bo za tymi drzwiami widziałem gwiazdy bardzo wyraźnie. I te drzwi były otwarte. I słyszałem głos, który mówił: otworzyłem drzwi do zwiastowania Ewangelii. I kiedy patrząc to i widząc ten obraz, zwracałem się do człowieka, który siedział po mojej lewej stronie tego starszego kościoła, mówię mu: Bóg otworzył drzwi do zwiastowania Ewangelii. On się mnie pyta, czy aby na pewno Bóg otworzył drzwi do zwiastowania Ewangelii. Popatrzyłem drugi raz, widziałem to samo, słyszałem to samo, powtarzam mu drugi raz to. On mi znowu zadaje pytanie, czy aby na pewno Bóg otworzył drzwi do zwiastowania Ewangelii. Trzeci raz popatrzyłem na ten obraz. Myślę, że to śmiało, że to było więcej niż sen, to była taka wizja. Możesz ją mieć w śnie również, pewnie niektórzy z was coś takiego mieli. I kiedy popatrzyłem drugi raz, widząc te drzwi wiszące w przestrzeni, gwiazdy, otwarte drzwi i głos dochodzący, otworzyłem drzwi do zwiastowania Ewangelii. Patrząc tak dłużej na to, popatrzyłem na tego starszego i powiedziałem: tak, Bóg otworzył drzwi do zwiastowania Ewangelii! I obudziłem się, tak jak niektórzy z was. Halleluja! Wobec tego... miałem wyraźne takie potwierdzenie, że Bóg coś robi. Że Bóg w zupełnie inny sposób, znaczy, że Bóg przygotował nasze serce do tego, żeby zwiastować Ewangelię. Też kiedyś inne miałem doświadczenie, ale na jawie. Owładnął mnie naprawdę duch proroczy. Naprawdę jakby... A dzisiaj wiem, co to znaczy być owładniętym przez ducha proroczego. Naprawdę, kiedy prorokujesz, to jest w tobie Boża moc. To jest niesamowite. Ta Boża moc fizycznie spadła na mnie z góry podczas modlitwy i wtedy prorokowałem do tych ludzi w tej wspólnocie, że jesteśmy jak źródło i z tego źródła będą wypływały rzeki wody żywej w miasto i my też będziemy pili z tej wody żywej, która jest w naszej wspólnocie i będziemy zanosili tą wodę żywą, aby się inni napili w mieście. I to jest ewidentna mowa o tym, że Bóg chce nas napełniać Duchem Świętym po to, żebyśmy głosili Ewangelię. I chcę wam coś powiedzieć. To jest do was wszystkich. Nie chcę nikogo wprowadzać w poczucie winy, ale wierzę, że Bóg nas do tego powołuje wszystkich. Niektórzy z nas to robią. Niektórzy z nas jeszcze się obtłumaczają. Dlaczego? Bo niektórzy z nas mówią, że się do tego nie nadają. Ale to jest kłamstwo. Wiecie, dlaczego to jest kłamstwo? Bo Pan Jezus powiedział, żeby ten, kto wierzy, szedł i głosił Ewangelię. Pan Jezus nie mógł kłamać. Wobec tego, jeżeli Jezus powiedział, kimkolwiek jesteś tutaj na tej sali, jeśli jesteś wierzący, bo jak jesteś niewierzący, to zachęcam do zawołania do Boga głębokiej pokuty, bo tam, gdzie możesz pójść, to Biblia mówi, nazywa to jeziorem ognia. To tam możesz się udać. Ale jeśli jesteś wierzącym, to możesz pójść głosić innym Ewangelię, którzy są zaślepieni przez ducha tego świata, aby nie poznali Jezusa Chrystusa. Bo Biblia wyraźnie mówi o tym, że działa siła duchowa, po prostu szatan, który wpływa na umysły ludzi, aby nie poznali Chrystusa. Chcę wam powiedzieć, że każdy z nas jest powołany do głoszenia Ewangelii, ale każdy z nas musi znaleźć swój sposób, jak głosić Ewangelię. Widzicie, nie każdy nadaje się do takiego głoszenia Ewangelii, jakie ja uprawiam w każdą środę od 15 lat.
I pewnie niektórzy z was mogą powiedzieć, no ten gościu jak się dorwie na mikrofon na tej ulicy i przychodzą tam setki osób i się tego nie boi, głosi, mega mu to idzie i tak dalej. To jest pewien, to jest namaszczenie, które jest uwolnione w tym temacie, to jest obdarowanie, które jest uwolnione do tych dzieł, a to pochodzi od Boga. Po prostu zostałem posłany, mogę to robić pewnie skuteczniej niż inni. Ale też są inne osoby, które głoszą również ze mną tam i też im to świetnie idzie. Czyli też ewidentnie widać obdarowanie do tego typu głoszenia na ulicy. Ale są pewne osoby, które, no nie wiem, jak wyjdą, to będą kaleczyć, tak? I tak dalej. No są takie, nawet kiedyś pamiętam, jak Jakub Kamiński mi powiedział, że kiedy on głosił na kościele ulicznym, to mówi, to tak jakby mi wtyczkę odłączyli, a nie podłączyli. Nie? On mówi, jak wchodzę na dużą scenę, na jakiejś hali, to tak jakby mi ktoś wtyczkę włączył i mogę głosić. Ale pierwszy raz mi się zdarzyło, że jak głosiłem na kościele ulicznym, to tak jakby mi ktoś wtyczkę wyciął i po prostu nie miałem żadnego flow, żadnego wpływu. Czyli ten człowiek jest powołany bardziej do tego, żeby głosić do kościoła albo głosić do kościoła, który przyprowadza niewierzących ludzi, ale nie jest powołany do tego, żeby głosić na ulicy. Po prostu nie ma do tego namaszczenia. Wobec tego ty też możesz być człowiekiem, który nie będzie miał do tego nie ma powołania, nie ma namaszczenia, ale możesz być człowiekiem, który, nie wiem, zacznie ewangelizować w internecie. Może świetnie ci będzie szło, kiedy założysz swój kanał na YouTubie, kiedy założysz swój, nie wiem, profil na fejsie czy na TikToku i będziesz tam produkował treści, które będą docierały do tysięcy ludzi. Naprawdę. Zobaczcie TikToka Marty. Przedostatni film już ma chyba 76 tysięcy ludzi. To zobaczyło po prostu grubo. Niech się nawracają. Ale takie ma zasięgi 76 tysięcy. Po prostu to musiało już grubo wyjść poza nasze kręgi ewangeliczne. Chwała Bogu. znać swoją niszę. Ktoś inny będzie świetnie głosił Ewangelię face to face. Rozumiesz, może jesteś troszeczkę introwertyczny i tak dalej, ale świetnie ci się dogaduje ze swoimi znajomymi, przyjaciółmi w pracy, z kim masz kontakt i masz po prostu fajny przelot z tą osobą i jesteś w stanie głosić Ewangelię. Rób to. Znajdź swoje miejsce. Nie znajduj wymówek, bo łatwo i szybko można znaleźć wymówki. Ale spróbuj i pomódl się. Przede wszystkim ja ci proponuję, pomódl się i powiedz, Boże, taki jestem, jaki jestem. Widzisz, w jakim miejscu w ogóle życia jestem. Widzisz, z jakimi problemami się zmagam, ale jednak jestem do Twojej dyspozycji. Jestem do Twojej dyspozycji, użyj mnie. To jest odważna modlitwa. To jest modlitwa, która jest nastawiona na działanie i proponuję nie modlić się lekceważąco tą modlitwą. Nie módl się, kiedy nie będziesz miał ochoty, żeby to zrobić. Żeby się pomodlić tylko w pobożny sposób. Ale zachęcam cię, doprowadź swoje miejsce do tego, swoje serce do tego miejsca, żebyś był przekonany, że jesteś odważny, że jesteś gotowy, chociaż wszystkie okoliczności i nawet twoje myśli w głowie będą mówiły nie. Ale doprowadź swoje serce do tego momentu, w którym ono może powiedzieć tak. I wtedy, jeśli okoliczności, twój umysł mówią nie, ale twoje serce będzie na tak, to kiedy się pomodlisz taką odważną modlitwą, to Pan Bóg wysłucha twoją modlitwę i na 100% wypełni się Jego wola. Bo chce ci zagwarantować, że jeżeli pomodlisz się taką modlitwą, to Bóg na 100% ją wysłucha i będziesz miał jak w banku ludzi, którym będziesz mógł głosić. Co więcej, nawet będziesz zaskoczony, bo się otworzą drzwi, o których nie myślałeś. Bo chcę ci powiedzieć, Bóg otworzył drzwi do zwiastowania Ewangelii w naszym kraju. Więc możesz głosić w rodzinie, możesz głosić wśród znajomych, jakkolwiek. Otworzy ci takie drzwi, o których nawet nie miałeś zielonego pojęcia lub może kiedyś byś pomyślał, że ty się w ogóle nie nadajesz do takiej formy ewangelizacji. Ale chcę ci powiedzieć i mówię do każdego tutaj bez wyjątku, nie miej wymówek. Przygotowuj swoje serce. Niektórzy z was są już gotowi, niektórzy z was się obawiają, niektórzy z was żyją w zamieszaniu w związku ze zwiastowaniem Ewangelii,
ale doprowadź swoje serce do miejsca, które będzie na tak. Amen? I powoli będę zmierzał ku końcowi. Jeszcze opowiem historię z tych uzdrowień, ale ten fragment, który tutaj jest napisany, on zaniesie imię moje do pogan i królów i do synów Izraela, jest bardzo interesującym fragmentem. Wiecie, my głosimy Ewangelię dla bezdomnych w dużej mierze. To jest wynikiem tego, że ja zostałem do tego powołany i 15 lat temu zacząłem chodzić po ulicach miasta w Warszawie, głosząc Ewangelię. Rok później założyliśmy kościół uliczny, rok później założyliśmy kościół uliczny w Szczecinie. No i tak powstało 17 kościołów ulicznych w całej Polsce, dzisiaj jest 14. W 2011 otworzyłem ośrodek Nowy Początek na koniec Polskiej. W 2016 otworzyliśmy hostel na Patriotów. Później bodajże w 2020 przenieśliśmy się na Łabędzią do tego miejsca, w którym jesteśmy dzisiaj. I również w 2016 założyliśmy kościół Genezis. Na początku spotkaliśmy się na Kłopotowskiego, po roku przenieśliśmy się tutaj. Czyli wylądowaliśmy tutaj w 2018 roku. I zawsze w moim sercu było głoszenie Ewangelii dla bezdomnych. Ale chcę wam powiedzieć, to jest moja misja, to jest moje powołanie. Dlatego jakby kładę wszystko i położyłem swoje życie po to, żeby głosić Ewangelię. Mówię to z pokorą, bez fałszywej pokory, bo gdybym nie mógł o tym mówić w taki swobodny sposób, to bym kłamał i byłbym nieuczciwy przed wami. Ale mówię wprost, bo pokora mówi wprost o rzeczach, które są zgodne z Bożą wolą. Bóg mi to jakiś czas temu powiedział i byłem pozytywnie zaskoczony. Prawdziwa pokora to ta, która się zgadza z Bożą wolą i ze Słowem Bożym. Wobec tego mamy te wyniki. Wiecie, przez ośrodek przewinęło się ponad 600 osób i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest bardzo trudna działka. To jest bardzo trudny. Ludzie, którzy zmagają się z chorobą uzależnienia, borykają się z chorobą bezdomności, mogę to śmiało powiedzieć. Bezdomność jest taką samą silną chorobą jak uzależnienie. Często to jest jak praca syzyfowa. Jest bardzo mało ludzi, którzy wychodzi z tego miejsca. Dlaczego? Ponieważ osoby są uszkodzone, tak? Często w umysłach i tak dalej. Chłopaki nie są tym zdziwieni, bo wy to słyszycie na ośrodku i tak dalej, prawda? I kibicuję wam mocno w tym. Ale jest to ciężka praca. I chcę wam powiedzieć, ale to jest moja praca. Chcę ci powiedzieć też to, żebyś zadał w związku z tym pytanie Bogu, do czego Bóg ci kładzie serce, do jakiej grupy ludzi ci daje serce. Bo może Bóg ci daje serce, kładzie na sercu młodzież, do której powinieneś pójść i głosić im Ewangelię. Może Bóg, tak jak apostołowi Pawłowi, powiedział, ty trafisz do królów i będziesz głosił Ewangelię. Jakich dzisiaj mamy królów? Dzisiaj królowie to są biznesmeni, to są miliarderzy, to są milionerzy. Dzisiaj królowie to są politycy. Dzisiaj królami można nazwać celebrytów, którzy jeżeli wydadzą jakąś opinię, to wtedy ludzie za tym idą. Ludzie to robią. I może ty jesteś powołany, żeby Bóg ci otwiera drzwi do tych celebrytów, otwiera ci drzwi do polityków, otwiera ci drzwi do biznesmenów. I my często w kręgach ewangelicznych zapominamy o tej grupie ludzi. Jak tak przestudiowałem historię ruchu ewangelicznego i rozmawiałem z wieloma pastorami, to się okazało, że te ruchy zielonoświątkowe, baptystyczne i tak dalej, szeroko patrząc na to, ruchy ewangeliczne, zawsze skłaniały się do tych najuboższych, biednych, słabych ludzi. Ale to jest błąd, żeby się tylko na tej grupie ludzi, społecznej grupie ludzi skoncentrować. Wiecie, dlaczego to jest błąd? Bo jeżeli będziemy się koncentrowali tylko na tej grupie ludzi, to nasz kościół będzie słaby. Nasze kościoły będą słabe. I to my musimy sobie twardo to powiedzieć. Może się ktoś obrazić, ale pomyśl nad tym głęboko i przestanie się obrażać. A nie możemy budować kościołów na słabej grupie ludzi. Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, biednych wokół siebie zawsze mieć będziecie. Co to znaczy? Że Pan Jezus siebie ani uczniów nie utożsamiał z ubóstwem. Ale Pan Jezus powiedział, że wy jesteście królewskim kapłaństwem, jesteście bogaci i wy macie uwalniać swoje zasoby mądrości, zasoby wiary, zasoby darów,
zasoby Ewangelii, żeby iść i głosić. I przy okazji pomagać sierotom, wdowom i ubogim. Bo element jałmużny, a to jałmużna idzie na sieroty, wdowy, bezdomnych, jest elementem nieodłącznym. I w naszym Kościele będzie to zawsze element nieodłączny. Tak myślę. Dopóki pewnie będę żył, to ten element będzie nieodłączny. Więc chcę wam powiedzieć, żebyście myśleli o tym. I chcę was sprowokować do modlitwy w tym temacie. Bo wierzę, że ta perspektywa na 2024 to jest zwiastowanie Ewangelii. Amen? Przechodzę do historii. Jednym z największych elementów ewangelizacyjnych, znaczy jednym z największych narzędzi ewangelizacyjnych jest modlitwa o chorych. A chcę wam powiedzieć, że jeżeli będziecie szli do ludzi, praktycznie w 90-80% będziecie spotykali się z ludźmi, którzy są na coś chorzy. Często tak będzie. No może z wyjątkiem młodych ludzi, którzy mają 20 do 25, może do 30 lat. Ale jeżeli będziesz miał do czynienia z ludźmi, którzy przekroczą te 30 lat, to myślę, że w 80% będziecie spotykali ludzi, którzy na coś, jakieś problemy mają. Ale młodzi oczywiście też mają. Jeżdżą na deskorolkach, więc mają różne uszkodzenia kości, nadgarstków i tak dalej, więc można się po prostu o nich modlić. I to jest niesamowite, co Bóg robi. Tu sobie nawet zdjęcie zrobiłem. Pamiętacie tą dziewczynę, która wyszła tutaj? I miała tą nogę, zrobiłem jej zdjęcie. Tutaj jest jakieś około chyba 2 centymetry różnicy. I po paru sekundach miała równą nogę. Ja wysłałem jej te zdjęcia, tak? Wysłałem jej te zdjęcia, bo powiedziałem jej, pokaż to swojej tam rodzinie. Jej mama z nią była, ale ojca nie było. Przyszli na drugi tydzień tam do kościoła, na drugi dzień do kościoła Jezusa Chrystusa. Tam pastor Marek prowadzi ten kościół. I przyszedł jeszcze jej tato. Myślę, że sprowokowany właśnie tą sytuacją i wiedział, że tam też Leszek będzie działał. Więc to było niesamowite. Widzieliście to, jak ona wyszła. Tutaj miała problem z kolanem. A nasza gorliwa Alicja, tak to ty byłaś? Ty byłaś chyba. Złapała jej nogę, bo jak wiemy, wszyscy wiemy, że możemy w tym posługiwać, prawda? Później tam Leszek dołączył do tego. I powiedzieliśmy, słuchaj, ona przyszła z kolanem, a nie z kręgosłupem, nie? Ale dobrze się stało, że zmierzyliśmy jej nogi, bo się okazało, że ma taką różnicę. Ona nawet sobie nie zdawała sprawy. I w kilka sekund Duch Święty zadziałał, ta noga została wyprostowana i od razu ten ból z kolana odszedł. Później wyszedł jej brat, który miał te problemy wewnętrzne. I pomodliliśmy się i tutaj w płucach, gdzieś w żołądku to całkowicie odeszło, błyskawicznie. Jeszcze miał tutaj problem gdzieś z prawej strony. Poprawiliśmy tą modlitwę, drugi raz się pomodliliśmy i całkowicie ten ból odszedł. I to było naprawdę, naprawdę niesamowite. W kolejnych miastach, słuchajcie, też to było super, bo przyszły też osoby niewierzące. Powiem wam a propos narzędzia ewangelizacyjnego. W Toruniu przyszły takie osoby, które no, troszeczkę w takie new age'owe klimaty się wdają ewidentnie. Jeden z tych facetów mi powiedział, ja lubię być na takich chrześcijańskich spotkaniach, bo tam jest jakaś taka duchowa energia, nie? Jest duchowa energia, ja po prostu jestem tam, nie? Nie zdziwcie się, że jak będziecie widzieli, oni akurat nie z tej kategorii są, ale zdarza się, że na spotkaniach chrześcijan przychodzą tak zwani czarownicy, ludzie różni, okultyści, wiecie dlaczego? Bo oni wysysają energię, która jest pozytywna. Ja po prostu jak pierwszy raz przed laty się o tym dowiedziałem, to byłem zszokowany. Ale mówię, halleluja, tak? To dobrze, że przychodzą tacy ludzie, bo zawsze mają szansę się nawrócić i poznać żywego Boga, nie? I ci ludzie przyszli i ci ludzie mieli problemy z kręgosłupami, problemy, tam jedna osoba miała problem też z łokciem i to było ciekawe, że wzięliśmy takiego starszego pana, posadziliśmy na krześle i się okazało, że on właśnie ma gdzieś tam z 1,5 centymetra różnicy w nodze. Pomodliliśmy się, ból całkowicie odszedł i reakcja bezcenna. Jak zaczął chodzić i po prostu był zdziwiony, że ten ból całkowicie z tej części lędźwiowej odszedł.
To jest bezcenne, jak człowiek, który jest poza kontekstu ewangelicznego, przeżywa coś, co widać na twarzy bardzo wyraźnie, że ten Bóg odszedł. Później pomodliliśmy się o osobę, która taka też starsza pani, o którą później pomodliśmy się o chrzest w Duchu Świętym i została napełniona Duchem Świętym, zaczęła się modlić językami, ale wcześniej pomodliliśmy się o nią, ona chodziła o lasce i miała też bardzo dużą różnicę, myślę, że około 2 centymetrów i pomodliliśmy się, ta noga się wydłużyła i ten ból całkowicie odszedł. Też na jednym ze spotkań w Poznaniu bodajże, jeszcze żeby nie tak szybko przeskakując, pomodliliśmy się o tą grupę New Age'ową, Bóg ich dotknął bardzo mocno. Taka dziewczyna, kobieta wyszła też w ogóle zobaczyć, jak się modlimy o jednego z jej kolegów i po prostu była pod wrażeniem, jak zobaczyła, jak Bóg działa i ta noga się wydłuża. No więc była widać tym mocno zaintrygowana i mam nadzieję, że to wydarzenie, a myślę, że to wydarzenie ich sprowokuje do tego, żeby szukać Jezusa Chrystusa mocniej niż kiedykolwiek, zadawać sobie poważne pytania w związku z Jezusem Chrystusem, kim On jest tak naprawdę. Widać było to zainteresowanie i nawet poprosili mnie o kontakt, więc mam nadzieję, że się odezwą i będziemy mogli troszeczkę mocniej rozmawiać, więcej, głębiej rozmawiać. Też w Poznaniu przyszła taka osoba, która miała, słuchajcie, już dawno takiego problemu z kręgosłupem nie widziałem. Kobieta, która miała ponad 4 centymetry krótszą nogę. To jest dużo. To jest, myślę, że coś takiego. No, jak pokazuje tyle, to gdzieś tyle. Może nawet, ja to jestem ewangelistą, który czasami zwiększa. Ile to będzie, Marta? Z 5. Dobra. No, myślę, że tak między 4 i 5 to nie kłam, nie grzeszę. I pomodliliśmy się, ta noga się wydłużyła. Ból całkowicie z tej części lędźwiowej zszedł. Ale ta pani miała jeszcze problem z kręgosłupem w taki sposób, że łopatkę miała to jest chyba, tam są skoliozy, później... kifoza, lordoza, ona miała kifozę. Lordoza to jest trudne nazwy, nie? Kifoza to jest wypukłe, lordoza to jest wklęsły kręgosłup. I pierwszy raz mi się to wydarzyło, kiedy czułem, jak pod moimi rękoma ten kręgosłup się zaczyna prostować. I ona nagle, te 4 centymetry nogi się wydłużyło i nagle, kiedy się modliliśmy, to ten kręgosłup całkowicie się wyprostował i ona urosła. Ona mówi, ja jestem wyższa. I to było mega fajne. I taką mam refleksję właśnie z tym uzdrowieniem. I z tym, co powiedziałem, żebyśmy prowokowali. Wiecie, co odkryłem w tych modlitwach uzdrowienia? Że Bóg chce, żeby ludzie byli zdrowi. Bóg chce, żeby byli wszyscy zdrowi. I złożył na nas odpowiedzialność, żebyśmy w tym uzdrowieniu się rozwijali. Jest to droga trudna. Jest to droga... To będzie w Kościele Genezis droga pełna łez. To będzie droga rozczarowań. To będzie droga oskarżeń Boga i nas. To jest trudna droga. Kiedy na przykład ktoś zostanie uzdrowiony, a później wróci choroba, będą oskarżenia, że byliśmy nieskuteczni, albo to było oszustwo, albo efekt placebo. I z tego powodu będziemy mogli mieć nieprzyjemności. Widziałem to już. Widziałem, jak modliłem się o ludzi, byli uzdrowieni, a po paru miesiącach wrócił temat i widziałem, że u nich było powątpiewanie w Boga i w ogóle powątpiewanie w to ponadnaturalne doświadczenie. Dlatego też w Biblii jest napisane, że utrzymaj to, co masz. Zachowaj to, co masz. Są nawet książeczki takie, które napisał Derek Prince czy Kenneth Hagin, że w niektórych wypadkach, tak nie jest zawsze, ale w niektórych wypadkach przez wiarę musimy utrzymać to uzdrowienie. Ale to jest dosyć logiczne. Dlaczego? Bo niektóre uzdrowienia są, Bóg działa w suwerenny sposób. Niektóre uzdrowienia, tutaj Kalwini się ze mną zgodzą, niektóre uzdrowienia są spowodowane przez dar uzdrowienia. To się wydarzy,
a trzeci rodzaj uzdrowień jest przez wiarę. Więc jeżeli przyjdzie dar, jeżeli ktoś zostanie uzdrowiony przez wiarę, to często się zdarza, że ta osoba musi utrzymać przez wiarę swoje uzdrowienie. Jeśli jest uzdrowienie przez dar, to czasami ta osoba niekoniecznie musi o to walczyć. Jeśli jest suwerenne Boże działanie, to również wydaje się, że to będzie dosyć skuteczne. Ale jest dosyć taka logiczna analogia, że często jak przychodzi uzdrowienie przez wiarę, to w niektórych przypadkach osoby, które przyjmują to uzdrowienie przez wiarę, potrzebują utrzymać przez wiarę swoje uzdrowienie. I to jest ważne, ważne, żeby to rozpoznać i pomyśleć o tym. Kenneth Hagin tak został uzdrowiony. Kenneth Hagin, przyszło do niego słowo, on był chory, sparaliżowany, miał 17 lat i miał w ciągu kilku miesięcy umrzeć i wszyscy lekarze, łącznie z jednym z najlepszych na świecie lekarzy, był wtedy w tamtym czasie przed II wojną światową 4 takich, opowiada swoją historię. Jednym z tych 4 był człowiek, który go badał i mówił, że to jest nie do uleczenia. Nawet go nie chcieli do szpitala przyjąć, bo właśnie ten lekarz stwierdził, że to już nie da rady, więc go nawet mówili, szkoda pieniędzy i czasu. I Kenneth Hagin, kiedy przyjął słowo od Boga, że Duch Święty mu powiedział wszystko na temat uzdrowienia i jak je przyjąć, bo on zadał pytanie Duchowi Świętemu, jak ma przyjąć, to usłyszał, wszystko jest w księdze. I kiedy on zaczął studiować księgę, a był baptystą, przed drugą wojną światową, w jego nurcie, w jego denominacji nie wierzono w dary Ducha Świętego i jego rodzice, jego krewni, bliscy mówili, słuchaj, uzdrowienia już nie ma, bo wszystkie cuda ustały wraz ze śmiercią ostatniego apostoła. Więc on był baptystą, on się nawrócił, był nowonarodzony, ale wyrastał w atmosferze niewiary w uzdrowienia. Ale kiedy zaczął modlić się, to Bóg mu dał instrukcję, co zrobić. I kiedy zaczął czytać tą księgę, bo w niej miał mieć wszystkie informacje, natknął się na ten fragment z Ewangelii Marka 11:24-24. I zaczął go stosować. I właśnie kiedy zaczął wyznawać swoje uzdrowienie, pewnego dnia Duch Święty powiedział do niego, no to teraz, jeżeli wyznajesz, to wstań. No i on sparaliżowany przez wiarę wstał. I kiedy wstał, Boża moc na niego spadła. Ale przez krok wiary Boża moc na niego spadła i miał relację ewidentnie z Duchem Świętym, bo Duch Święty do niego powiedział, to teraz wstań. I później, kiedy miał nawroty tej choroby, to właśnie Duch Święty też do niego mówił, ale wierz i przez wiarę utrzymuj to, co ja otrzymałem. Ciekawa lekcja. Więc to taka dygresja, ale takie trochę sprostowanie. I dwa, to co zacząłem mówić, to jest trochę trudna droga, ale chcę wam powiedzieć, żebyśmy się odważyli. Bo mimo różnych porażek, które możemy mieć, to ja chcę, żebyśmy w to weszli i żebyśmy nieśli pomoc ludziom w uzdrowieniu i przez uzdrowienie też przyprowadzali ich do Jezusa. Amen? Więc naprawdę to doświadczenie, taką refleksję miałem po tym, jak tej kobiecie ta łopatka wróciła w to swoje miejsce, wyprostowała się. Bo zobaczyłem, że to jest moje zadanie, żebym się w tym edukował, żebym się w tym rozwijał, żebym kolejne godziny swoich dni poświęcił i lat poświęcił na studiowanie w Słowie Bożym tego, co jest związane z uzdrowieniem. Rozumiesz? Że jakby mam w moim sercu, i to nie mam jakiegoś super turbo przeświadczenia, ale gdzieś jest to w moim sercu, żeby się w tym rozwijać. Że to jest świetny materiał do ewangelizacji, czy sposób do ewangelizacji, narzędzie ewangelizacji, ale dwa, niesienia niesamowitej, realnej pomocy ludziom. Bo są ludzie nieraz nieuleczalne choroby chorzy. Przyszedł człowiek w Poznaniu o lasce, który miał też krótką nogę. Pomodliliśmy się, ta noga się wydłużyła, ale ten człowiek miał też tego garba. Modliliśmy się o niego. Ta kobieta została uzdrowiona. Modliliśmy się o tego gościa. Nie został uzdrowiony. Miał raka, taka gula tutaj mu wystawała. Guz, taki bardzo duży. Nie zniknął ten guz. Tej kobiecie się wydłużyły 4 cm nogi. Wyprostował się kręgosłup. Tak w górze ten garb zniknął, a u niego nie. Ale rozmawiałem z Leszkiem na ten temat i mówię, jak to jest, że tutaj w tym to poszło, a tutaj nie. On mówi, wiesz co,
Nasza wiara w tym temacie jest bardzo rozwinięta. W zasadzie, wiecie, no mamy jeden do jednego efekt. Jeśli ktoś ma problem z kręgosłupem, no mogę śmiało powiedzieć, że praktycznie jeden do jednego mamy efekt. Tak? Tam 80-90% śmiało. Nawet teraz po tej trasie to bym mógł powiedzieć 90%. No, nie miałem przypadku, który byśmy modlili i by się nie wydarzyło. No nie ma, nie? Jeden do jednego. Bym powiedział, ta trasa to było 100% uzdrowień w tym temacie. Ale widzę, że w innych tematach, tak jak ta skolioza, lordoza, czy tam kifoza, to jest temat do przepchnięcia. Rozumiesz? Ale jeżeli Bóg już to zrobił, ja już miałem tego doświadczenie, to znaczy, że On będzie chciał więcej to robić. Bo nie ma powodu, żeby wątpić, że jak On zrobił to raz, to nie będzie chciał robić tego więcej. Tylko ja potrzebuję teraz kształcić swoją wiarę. Wy, którzy już te rzeczy robicie, bo jest tutaj parę zawodniczek i zawodników, którzy to robią i skutecznie, wierzę, że po prostu będziemy w innych obszarach skuteczni. Wierzę, że Leszek teraz przypominał historię, gdzie ja wam to opowiadałem, ale nie znam aż takich szczegółów. Już kończę. Przepraszam, że coś przedłużam, ale mam nadzieję, że te historie was inspirują. Przypomniał tą historię, kiedy się modliliśmy o człowieka, który przyszedł z rakiem płuc, ale ja się dowiedziałem, że on miał kilkaset guzów w swoim organizmie. Kilkaset. W całym organizmie. Pomodliliśmy się o niego. I on później pojechał do szpitala na badania. I okazało się, że nie ma raka płuc i wszystkie te guzy znikły. On ma na to dowody, w sensie dokumenty. Specjalnie zwołano sympozjum i ten ordynator powiedział, że on go chce zostawić w szpitalu na parę dni, bo chce zbadać ten przypadek, bo nigdy takiego nie widział i chce zbadać dokładnie, co się stało, że gość miał kilkaset guzów, miał raka płuc i po tym śladu nie ma. Mam doświadczenie, kiedy modliłem się o człowieka w Poznaniu, który miał 3 guzy w mózgu i każdy z tych guzów mógł go zabić. I 3 tygodnie później, kiedy był na badaniach, to wszystkie te 3 guzy znikły. Pytanie, czy tak zawsze jest? Nie. Ja nie mam pojęcia, dlaczego czasami ktoś jest uzdrowiony, a czasami nie jest. Nie mam pojęcia. Ale jedno wiem, że możemy, że musimy iść w tym kierunku i musimy się modlić o to, żeby te uzdrowienia były. Czy mi jest przykro, kiedy ktoś nie jest uzdrowiony? Bardzo. Wiecie, mi się płakać chce, kiedy widzę taką osobę. I na jednym spotkaniu widzę uzdrowienia kogoś, i to jest spektakularne uzdrowienie, a na tym samym spotkaniu podchodzi gościu i w ogóle albo tylko jedna choroba znika, a 2 kolejne jeszcze ma w ciele. Leszek mnie pocieszył, że czasami to jest uzdrowienie na raty. Mówi, że ten gość być może przyjdzie na kolejne spotkanie, a to gościu poza kontekstu ewangelicznego. I poza tym czasami Pan Bóg w tym okresie będzie działał nad jego sercem, żeby uwierzył i tak dalej. No nie wiem, czy tak jest. Kłóciłbym się tutaj z Leszkiem w tym temacie, ale uznałem, dobra, jest to jakieś pocieszenie. Może i tak jest, nie? Więc na tej trasie, już skracając, bo mógłbym tam kolejne świadectwo opowiadać, bo no, kilkadziesiąt tych uzdrowień było na całej tej trasie. Jedno jest pewne, Bóg chce uzdrawiać, On to robi i to my musimy wyjść z inicjatywy i być ludźmi wiary. Nie czekajmy, jak to jest Bożą wolą, to się stanie i tak dalej. Działajmy. Tak? Jak Pan Bóg będzie chciał w suwerenny sposób zadziałać, to ty nawet się o to nie musisz starać. To jest fakt. Ale jeśli cokolwiek możesz zrobić, to zacznij to robić, bo Boża wola jest objawiona w Piśmie Świętym i normą jest to, żeby prowokować, modlić się i głosić, nie? I uzdrawiać chorych. Amen? Takie znaki towarzyszyć będą.
Tak, tak. Może na koniec tylko jeden przypadek, taki trochę negatywny, ale i pozytywny. Modliliśmy się jednego gościa i też znowu z tą, on miał tą lordozę, tak, czyli wklęsły miał ten. Modliliśmy się i nie wiedzieliśmy, dlaczego nie idzie. Leszek mówi, kurczę, ja w 80% mam skuteczność w tym. Po prostu to leci, nie? Jak mam gość garba wykrzywione czy coś, modlę się i widzę, jak to wchłania. Widzieliśmy dziewczynę, którą aniołowie tak nastawiali, że ona robiła dziwne postawy i naprawdę to było trochę śmieszne, komiczne wręcz, ale ją tak wyginało na lewo, prawo. No. Ale o tego gościa modlimy się i zero, nie? I sam Leszek mówi, wiesz co, odnoszę wrażenie, że jest jakaś przeszkoda. To powinno się dziać. Ale nie ma innego powodu, dlaczego by to się nie działo. Ale jest jakiś ewidentnie duchowy powód. Zaczęliśmy z nim rozmawiać. On jest nawróconym gościem i tak dalej, ale się okazało, że on był zaangażowany w tarota, w ogóle w okultyzm. I bywa tak, że jak człowiek się nawraca, to jest oczyszczone z wszelkich okultystycznych klimatów błyskawicznie. A czasami bywa tak, on mówi, że nawet pokutował z tego. Ale bywa też czasami tak, że gdzieś coś się przykleiło do takiego człowieka i to wymaga jeszcze, żeby z tym podziałać. No i on też, rozmawialiśmy z nim o chrzcie w Duchu Świętym, próbowaliśmy się modlić, nic nie idzie. On w ogóle mówi, że wiecie, ja mam wrażenie, że jestem odporny na to wszystko. Jak ktoś się o mnie modlił, uzdrowienie, czy właśnie o ten chrzest w Duchu Świętym, to jestem jakbym był odporny totalnie na to, nie? I wtedy zaczęliśmy się modlić w kontekście, jeszcze poprosiłem Leszka, tego Leszka, który tutaj jest ostatnio nas nagrywał. Leszek też ma jakieś fajne doświadczenie w tym temacie. I zaczęliśmy się modlić. No i zaczęły się demony manifestować. I zacząłem zadawać pytanie, czy to w ogóle po raz pierwszy mu się wydarza. On mówi, że tak. Czyli zaczął mieć te odruchy wymiotne i takie różne tam konwulsje. I zaczął doświadczać uwolnienia od demonów, nie? Więc jakby już go później zostawiliśmy, on gdzieś tam jechał, więc tak sobie myślałem tylko, żeby jak to będzie wyglądało, jak on tak będzie metrem jechał, nie? Ale okej, dobra, niech mu się to dzieje, Pan Bóg będzie działał w tym dalej. Więc chcę wam powiedzieć, że ja jestem zachwycony Bożym działaniem, jestem zachwycony tym, że Bóg uzdrawia, Bóg uwalnia od demonów. I On to będzie pośród nas robił. Amen. I dzisiaj też będzie to pośród nas robił. Jeśli ktoś potrzebuje uzdrowienia, to będę się tu modlił. Też pewnie parę osób, które tu są w teamie, też wyjdą. Będziemy się o was modlili. Jest to naprawdę realne, jest to naprawdę osiągalne dla każdego z was, żeby otrzymać od Boga uzdrowienie i zanieść to później innym ludziom. Bo jak ty sam otrzymasz uzdrowienie, to możesz się śmiało modlić o innych, bo będziesz miał wiarę, że to też działa. Amen. I będziesz mógł głosić Ewangelię innym. Amen. To tyle.